Witam serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines 2. W moim mieście Berryland mieszka już ponad 5000 osób i zobaczcie tylko na nasze zapotrzebowanie. Praktycznie w każdej kategorii to zapotrzebowanie wzrosło. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo mogę dzisiaj dość mocno się rozwijać, iść dalej po prostu. Między odcinkami też rozkminiłam, o co chodziło dokładnie z tym problemem małe mieszkania. I tak, okazuje się, że te mieszkania po prostu były za małe dla nich, ale to dlatego, że mieliśmy po prostu za niskie podatki. Niskie podatki powodowały to, że nasi ludzie byli bardzo bogaci i po prostu chcieli mieszkać w domach jednorodzinnych przede wszystkim, dlatego to zapotrzebowanie na mieszkania o małym zagęszczeniu było bardzo duże cały czas. Teraz już się to troszkę zmieniło, także super. Ja w podatkach jeszcze nic nie zmieniałam, także nie wiem do końca, co się teraz wydarzyło. Chyba to jest dzięki temu, że mamy liceum. Nie wiem, to są moje podejrzenia, bo głównie to ostatnio się zmieniło. Ale będę sobie to obserwować w międzyczasie. Miejsce zbrodni. W ogóle, jak wygląda sytuacja naszej policji na przykład? Tutaj nie ma problemu, mamy miejsce. Ale pojazdy w użyciu 6x6. Wydaje mi się, że warto byłoby jednak zwiększyć liczbę pojazdów. I w ulepszeniach mamy dobudówkę garażu. Zapewnia więcej przestrzeni dla wozów policyjnych. Dokładnie o to mi chodzi. Także to zrobię. Proszę bardzo. No i już więcej ulepszeń tutaj nie zrobię. Także jak będę tak naprawdę chciała coś lepszego, to muszę sobie odblokować kolejny budynek. Jeśli chodzi o straż pożarną, co możemy zrobić? Dobudówka garażu również, więc to samo. Ale to nie jest potrzebne, bo pojazdy w użyciu są 0x4. Rozumiem, że akurat w tej chwili nie ma żadnego pożaru, ale chyba nam to na ten moment wystarczy. No i tak, może w takim razie zacznę od uzupełnienia tych pustych miejsc. I chciałabym wykorzystać chyba więcej tej zabudowy mieszanej. Tak, na pewno chciałam tutaj to zrobić. O! Już tak na samym początku odcinka, super. Ogród epikurejski. Luksusowe apartamenty zbudowane nad wykwintną restauracją. Specjalnie dla tych, którzy lubią rozsmakowywać się w życiowych przyjemnościach. Okej. To też sobie gdzieś tutaj wstawię. Co prawda już jeden mamy, ten unikatowy budynek w tym miejscu, ale chyba nie zaszkodzi wstawić kolejny. Co to daje? Plus 4 samopoczucie w promieniu 750 metrów. I plus 1% atrakcyjność na całe miasto. Teraz mnie zastanawia, czy nie warto sobie to jednak zostawić na jakąś inną lokalizację, bo tutaj już mamy dwa budynki unikatowe. Może zrobię większe zagęszczenie w tej okolicy i wtedy sobie to wstawię. Może tak, jeszcze chwilę poczekam. Dobra, więc lecimy z powrotem tutaj. I co mamy tutaj? No, ostatnio nie wiem, czemu nie zwróciłam na to uwagi, ale jak się najedzie kursorem na jakikolwiek budynek, no to mamy ikonkę, co to jest za budynek. Także niepotrzebnie się zastanawiałam, który blok jest jaki tak naprawdę. Także widzimy, że to jest wysokie zagęszczenie, czyli tanie mieszkania. Tutaj mamy średnie zagęszczenie. Czyli mamy kilka tych tanich mieszkań. No i one fajnie tu wyglądają, bo są takie wysokie. Ale nie wiem, czy chcę ich więcej, bo one wcześniej sprawiały mi problemy. Nie chciałam, ale odznaczyłam. Sprawdzę sobie w ogóle na ich zadowolenie w tym momencie. Niestabilne usługi pocztowe i małe domy. Tak, to nadal jest problem. Czyli chyba trzeba te podatki podnieść jednak. Albo wymienić sobie właśnie na chociażby te średnie domy. No i tak, chyba zdecyduję się w tych miejscach zrobić nadal te małe mieszkania, tylko dlatego, że podoba mi się wizualnie, jak to wygląda. No zrobię to. I podniosę podatki, ale nie chcę, żeby mi się drzewa tutaj zburzyły. O, tak.
Zobaczmy w takim razie na te podatki. No i ja tu mam zróżnicowane, ale jakbym tutaj podniosła o jeden, to się wszędzie podniesie o jeden? Tak. Dobra, zróbmy tak. Trzeba spróbować. I może chętniej będą tutaj mieszkać w tym momencie. Tutaj natomiast wydaje mi się, że więcej mieszkań o średnim zagęszczeniu zrobię. Tych. Tą zabudowę mieszaną można by było kontynuować bliżej ronda, ale tyle. Już raczej tą okolicę ronda zostawię pustą, bliżej nie będę budować. Teraz tak sobie myślę, że ta zabudowa mieszana logicznie dobrze by było, gdyby była przy tej głównej drodze po obydwu stronach. Ale szkoda, że te budynki są po prostu niższe. Więc zostawię jak jest. Może jeszcze tutaj? Nie. Tutaj dam europejskie domy o średniej gęstości zaludnienia też. No i dobra. Teraz znowu zostało nam tylko zapotrzebowanie na mieszkania o małym zagęszczeniu. Może te podatki coś zmienią? Zobaczymy. Lokale komercyjne. No to pomyślmy. Może tutaj przy domach więcej. Może być. To od razu tutaj też. I dobra. Czy ktoś ma jakiś problem? Nie, w sumie widzę tylko jeden problem. Tutaj wysoki czynsz. No ale to jednym człowiekiem się przejmować nie będę. Chcę, żeby chętniej mieszkali w tych lokalach o małym czynszu. No i dobra, wydaje mi się, że teraz zajmę się tą szkołą pomaturalną, bo chcę już sobie to zrobić. A następnie mój plan jest taki. Ile mamy w ogóle kafelków? 17. Chciałabym odblokować sobie sporo kafelków, aby dojść do tych złóż. Nie wiem, czy będę w stanie w tym momencie, ale chyba tak. Zaraz sobie zobaczymy. I chciałabym tak naprawdę zbudować tutaj taką niewielką wioskę skupioną na rolnictwie głównie. Więc to jest mój plan na zaraz. A w tym momencie zajmę się tą szkołą pomaturalną. Gdzie my mamy tą edukację? Tutaj. Także myślę, że zrobię coś takiego. Droga czteropasmowa? Chyba tak. Także pasowałoby zupgrade'ować też tą. A to dlatego, że może będę chciała później zrobić dodatkowe pasy dla samych autobusów. Jeszcze nie wiem, ale bardzo możliwe, że tak zrobię. W sumie ile miejsca potrzebowałby jakiś fajny park? Tego zarządu parku jeszcze nie zrobiłam, to może zaraz. Mały plac. Mamy oczywiście też parki sportowe, więc może na coś takiego się zdecyduję. Siłownia, kort, skatepark, blisko do koszykówki. Te parki sportowe na pewno będą fajnie to wyglądały pomiędzy tymi dwoma szkołami, ale mój plan jest taki, by zrobić po prostu coś ładnego pomiędzy drogą a szkołą, tak jak w przypadku liceum. Także zrobię może park tutaj i później go przestawię. Albo jeszcze inaczej. Chyba jeszcze inaczej chcę to zrobić. W takim razie zrobię drogę tak. I tak. No i ten park jednak chciałabym po drugiej stronie drogi. Ale może najpierw wstawię szkołę, żeby widzieć, gdzie jest środek. Może być tutaj. No i teraz ten park. No nie robi wrażenia ten park przy budynku tej wielkości. Może jeszcze się zastanowię nad tym. A czy my mamy odblokowane w ogóle te drogi dla pieszych? Tak, mamy deptak dla pieszych. Może zrobię deptak po środku, żeby z łatwością mogli się przemieszczać. Bez świateł, bo mamy zaraz obok pasy. Tylko to wtedy chyba nie będzie ładnie wyglądało, jak nie będzie połączenia do końca drogi.
To może to przejście tutaj będzie lepiej? Może tak. Dobra. Także ciebie przenosimy tak czy siak. Na przykład tutaj. A obok zrobię sobie deptak. Stąd, tutaj. No i już. Także szkoła pomaturalna stoi i teraz ciekawa jestem, ile mamy ludzi? 54 spełnia warunki, 11 chodzi do szkoły. No to na razie na pewno jesteśmy stratni. W ogóle niedługo trzeba będzie wstawić szkołę podstawową. Jedną mamy tam na końcu, także może nawet tu już się przyda. Ale to jak bardziej rozwinę tą okolicę, to może wtedy. Na razie wystarczy. Teraz pasowałoby oczywiście dodać jeszcze przystanek autobusowy i rozszerzyć tą naszą linię, jak się da. No i przystanek gdzieś tutaj, po dwóch stronach. Zobaczmy na tę linię. Używa ktoś w ogóle tego? Mało. To może po prostu zmniejsza ilość autobusów, bo mamy w tej chwili 8 pojazdów na przykład. I tu jest 8 km, no to jest zdecydowanie za dużo. Ja bym dała nawet tylko na przykład 2, ale zostawię 4. Niech będą 4 i zobaczymy. A w tych kolejnych dwóch liniach mamy po 4 autobusy, bo to jest jeszcze krótsza linia, ale najpierw tą linię zmienię, a później będę się zastanawiać, bo tak, tutaj sobie to jedzie do liceum, czyli teraz po liceum od razu musi pojechać tutaj. Ok? I z powrotem to samo. No i dobra. No i zastanawiam się, czy jakoś inaczej mogę pociągnąć tą pętlę. Można by było iść tutaj prawą stroną, ale nie wiem, czy jest sens, no bo jednak tu jest największe zagęszczenie, więc tutaj powinna ta linia iść środkiem. Dobra, na razie to zostawię. Jeszcze wrócę do parków i zrobię chyba ten zarząd parku. Może nawet gdzieś w tej okolicy, czemu nie? Może gdzieś niedaleko skrzyżowania, to wszędzie będą mieli blisko. Dobra, niech będzie tutaj. I jeszcze może parkingi? No bo spójrzcie na to. Spójrzcie, gdzie ludzie już parkują. Zaraz to zmienimy, na pewno nie chcę, żeby tutaj parkowali, ale gdzieś parkingi trzeba im dać. Więc parkingi... Bardzo duży parking. Nie, może te małe gdzieś się powciska. Tutaj? Średni? Średni też by tutaj wszedł. To niech będzie tutaj średni parking i gdzieś w tej okolicy jeszcze. Może nawet na ten moment zrobię połączenie z drogą główną i parking duży wstawię tutaj. Tylko on musi być trochę oddalony od drogi głównej, bo mogą być korki przez to. Tylko co my tu mamy? Coś my tu mamy? Nakładające się obiekty. Ruiny starego cmentarza, okej. Gdzie to dać w takim razie? Może gdzieś w okolicy... W okolicy krematorium? Czemu nie? A tutaj na końcu ulicy. Jak to wygląda? Tak to wygląda. No szkoda, że nie ma jakiegoś ogrodzenia też wbudowanego. Ale dobra. Wracając do naszego problemu z parkowaniem. Parking duży tutaj. Niech będzie. I oczywiście przechodząc jeszcze do naszych dróg, służby drogowe. I żeby nie parkowali, to możemy zrobić albo szeroki chodnik, albo na przykład trawnik. Może drzewa po prostu zrobię. Czyli raz, dwa. Tutaj też nie chcę, żeby parkowali przy rondzie. Tutaj. No i dobra, tutaj niech parkują. Zaraz też wstawię chyba kolejny parking koło szkoły. Na pewno się przyda. No nie chcę, żeby na tej głównej drodze w ogóle, na całej długości, żeby parkowali. Także musi być to tak zrobione. No i parkingi zrobimy jeszcze przy szkole. Tu się niestety nie zmieści. Niewiele brakuje, ale się nie zmieści ten
duży. Także średni. No i średni nawet w tym kierunku może być. No i dobra. No to mam nadzieję, że ta ulica się troszkę oczyści, że większość osób jednak zaparkuje na parkingu. Tutaj jest sporo miejsc też. No to z czasem się zobaczy. O, kolejny problem z czynszem. No to proszę się wprowadzać teraz do mieszkań. Niestety. Delikatnie wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania o średnim zagęszczeniu, więc może z tej strony kilka bloków wstawię. Na przykład w okolicy właśnie tej szkoły. Tutaj. I tutaj też mogą być. No i z tej strony. A dalej zobaczymy. A te domy o małej gęstości zaludnienia gdzieś jeszcze? Może zdecyduję się wstawić je wzdłuż brzegu i zrobię po prostu dużo drzew, tak żeby nam trochę zasłoniły widok na te wszystkie fabryki. No bo tutaj żadnych zanieczyszczeń tak naprawdę nie ma, więc oni spokojnie mogą tutaj mieszkać. Może zrobię po prostu właśnie troszkę mniejsze te lokale. Tak. A i tu na końcu może być też troszkę większy. No i oprócz tego to wszystko też może się budować. Jeśli chodzi o drzewka. Tutaj mamy umieść wiele, umieść kilka obiektów naraz. Tylko czy ja mogę sobie wybrać kilka? No na pewno nie, mogę tylko jeden rodzaj drzew naraz. I tak. Widzimy, gdzie one nam się tutaj pojawiają, dość rzadko, więc rozmiar pędzla na pewno zmniejszę i nacisk pędzla, to znaczy co, będzie więcej tych drzew? Nie rozumiem nacisków w trakcie malowania drzew. Rozmiar pędzla? Tak, chyba będzie ich więcej. No i my mamy tutaj olchę. Dobra, spróbujmy sobie zacząć na przykład od tego. Niech rosną drzewka. Tutaj jeśli się gdzieś zmieszczą pewnie. I oprócz tego, nie wiem, na przykład brzozę jeszcze pomiędzy, jak się zmieści. Okej. No i zobaczymy z czasem, co z tego wyrośnie. O, widzę problem. Autobus się zblokował. No i czasem takie sytuacje właśnie są, że autobus bądź inny pojazd stanie w pośrodku i się nie rusza. To jest problem tej gry. Ci tak samo, nie wiadomo czego się nie ruszają. No. Jakby przepuszczał innych zupełnie niepotrzebnie. Jak będzie duży problem, to zrobię tak jak wcześniej mówiłam, zrezygnuję z tego ronda i drogę po prostu zrobię powyżej, żeby się nie łączyła z tą główną. No nic, na razie zobaczymy. No i myślę, że przydałyby nam się jeszcze lokale komercyjne w tej okolicy. Ale czy chcę zabudowę mieszaną? No chyba nie, bo nie mamy nawet zapotrzebowania. Także gdzieś tutaj w okolicy szkoły. Może tu. Na razie tutaj tylko. No i chyba lecimy sobie teraz na naszą mapę odblokować kafelki. Zobaczmy, ile by to było w ogóle. Zasoby. Surowce naturalne. Na pewno trzeba połączyć z drogą. My w ogóle mamy tutaj jakąś drogę, gdzie ona prowadzi. Bardzo słabo widać. Teraz widać lepiej. Więc można by było też zrobić połączenie z tą autostradą od razu. Tak, dwa połączenia byłyby najlepsze. Od naszego miasta i od autostrady. Czyli tak, na pewno tędy. Tutaj. I surowce naturalne. Tutaj. Ile tego mamy? 12 na 17. Może to jest dobry start. 15? 412 tysięcy, ale mamy pieniądze. Chyba kupię to wszystko. No i dobra. Trzeba się rozwijać. Może od razu jakieś skrzyżowanie zrobię stąd, żeby się tam nie zakorkować.
Ja chyba nie mam odblokowanych jeszcze skrzyżowań. To trzeba tutaj. Węzły drogowe. Musimy najpierw duże drogi odblokować. Okej. No i dobra. To nam na razie wystarczy. Zobaczmy, co my tu mamy. Duże drogi oczywiście. Tego w ogóle nie używałam wcześniej, ale nie ma takiej potrzeby na razie. Węzły drogowe. No, sporo do wyboru. Potrzebujemy po prostu najzwyklejszego zjazdu z autostrady w jednym kierunku. Może trąbkę. Mogłoby to jakoś funkcjonować. Tutaj mamy też rondo w formie trąbki. Troszkę mniej miejsca po prostu zajmuje. Ale nie wiem, czy ja chcę rondo. Ale tak przyszłościowo myśląc, to na pewno nam się przyda też droga w drugą stronę, więc jednak warto by było zdecydować się na skrzyżowanie, na przykład takie, węzeł drogowy typu WB. Mamy drogi w dwie strony. Albo rondo w kształcie łezki. Spoko. Może zdecyduję się na to rondo w kształcie łezki. Tutaj pisze, że jest to węzeł drogowy o ruchu okrężnym w kształcie łezki o niskiej przepustowości, ale na razie nam to wystarczy. Musiałabym zburzyć część tej autostrady. Okej. Przepraszam Państwa bardzo. Jak trzeba, to trzeba. Jeszcze kawałek. Jakoś tak by to było. No i autostrada dwupasmowa. I ładnie to sobie połączymy. Z jednej strony i z drugiej. No i pięknie. Normalnie jakby się tutaj nic nie wydarzyło. No, przyznać muszę, że budowanie dróg w Cities Skylines 2 jest całkiem przyjemne. Łatwe bardzo. No i dobra, gdzie mamy te złoża nasze wspaniałe? Tutaj. No dobra, więc widzę to tak. Mamy jedną drogę idącą w tym kierunku, jakieś tam rondo, no i dwie drogi w dwie strony. Okej. Także prosta sprawa na razie. My tu mamy drogę, aha, taką asymetryczną. Może ja bym chciała od razu szerszą, więc pasowałoby zrobić tutaj upgrade, tylko sobie przyciąganie wyłączę. Tak. No i teraz lecimy prosto z tą drogą. Przyciąganie. I teraz poprowadzę zwykłą, najzwyklejszą drogę. A w ogóle możemy już dać play i zobaczyć, co tu się będzie działo. Czy oni wjadą na drogi? Tak, poradzili sobie. No i dobra, super. Surowce naturalne. Tutaj, ale pięknie. Więc tak, myślę, że jedną drogę poprowadzę na wprost i będziemy mieli dookoła kilka gospodarstw. Coś takiego. Och, ale to tak. 90 stopni. No i w drugą stronę zrobimy to samo. Od razu. Na razie tutaj. Po środku rondo. Duże wystarczy w tym momencie. I dobra, niech będzie tak. No i tak, żeby właśnie miał w ogóle kto tu pracować, to zrobię troszkę budynków mieszkalnych, więc pasowałoby też odblokować. Jeszcze chociaż jeden kafelek, ten. Duże zakupy dzisiaj. Lećmy sobie z drogą w takim razie. I czy ja chcę siatkę, czy może coś ciekawszego? Może tutaj zrobię siatkę, a później będzie się to rozrastać bardziej organicznie. Chyba tak. Że od razu siateczka. Zaczniemy sobie gdzieś odtąd.
Myślę, że trzeba przemyśleć to bardziej zorganizowanie. Nie chcę, żeby cała siatka szła bezpośrednio z tej drogi, bo może być korek, więc zrobię sobie jedną drogę główną jeszcze tędy. I drugą gdzieś tędy, obojętnie. Żeby był przepływ jakiś taki w miarę fajny. No w sumie zostawię tak jak jest. To co, pasowałoby tu rondo? Na razie na pewno nie. Na razie będzie ok. No i reszta to będzie siatka. Także małe drogi. I siateczka. No to coś takiego. Aha, co my tam mamy? Jakiś problem tam się dzieje. W tamtym miejscu możemy drogę postawić tak jedynie? No dobra, no niech będzie tak. No bo ta droga się nam zmieniła. Przecież ja nie dałam zmieniania. Dobra, to muszę sobie zupgrade'ować jeszcze raz na szeroką drogę. I okej, teraz jest dobrze. No i co? Może od razu pomyślę o szkole na przykład. Tak, może też jakiś cmentarz. Wszystko im się tutaj przyda tak naprawdę. No to zacznę od szkoły podstawowej. Gdzieś w miarę w środku. Z myślą taką oczywiście, że będziemy się rozwijać w tamtym kierunku, także musi być w miarę w środku. W miarę. Może być tutaj szkoła. Reszta, większość to będą domy jednorodzinne. Na razie zrobię tutaj. Tutaj jakieś tam parki trzeba jeszcze będzie wstawiać. Szeregówek na razie nie trzeba. Od razu wstawię im jakieś parki. Duże parki, duży plac zabaw koło szkoły w sumie. Co tam jeszcze? Mały park tutaj. I co widzę? Nie mamy niczego tutaj. Trzeba zrobić połączenie z wodą i z prądem. Pauza. W ogóle zaraz będziemy mieli kolejny poziom. W sumie wystarczy zrobić połączenie drogowe teraz z naszym miastem i będzie ok. Tak zrobię. Gdzieś tutaj mamy złoża. Tutaj. No to zrobię może coś takiego. O, w ten sposób. No i pięknie. I teraz wszystko powinno być już. Zobaczmy sobie. Tak. I teraz w sumie przyszło mi do głowy, że śmieci na przykład. Musimy pomyśleć o śmieciach. Przecież nasze śmieciarki stamtąd nie będą tutaj jeździły. W sensie będą, ale to jest dosyć daleko, więc jest to nielogiczne. Dobra, zrobię jakąś drogę obok jeszcze tego źródła. Na przykład tutaj. I będzie też mała strefa przemysłowa. Zróbmy sobie od razu to centrum recyklingu. Tak myślę. O, i jest kamień milowy siódmy. Gwarne miasteczko. Ostatnio chciałam go odblokować, pamiętam, bo tutaj będziemy mieli metale, tak? Tak. No i fajnie. Czyli jeszcze tylko jeden milestone i będzie to duże miasteczko. I można będzie budować domy o dużej gęstości zaludnienia i górnictwo naftowe. Fajnie. Dobra, to zostawię jak jest. Powinno działać. Potrzeba właśnie będzie jeszcze jakiś cmentarz zrobić. No to może tak. Poprowadzę jeszcze jedną drogę w tym kierunku. Zrobię coś takiego. No i tutaj wstawię cmentarz. Można by było zrobić krematorium, ale tak pomyślałam, że to będzie taka wioska w zasadzie, więc no bardziej cmentarz pasuje jednak. No i pięknie. Czego im tu jeszcze trzeba? Oczywiście jakieś kliniki, straży, policji, wszystkiego. Ja sobie trochę przyspieszę czas, niech oni się tutaj rozwijają. I wstawię resztę rzeczy.
No i mamy już wszystkie domy, wszystko się wybudowało, potrzeba nadal jest. O, w ogóle ja żadnych sklepów tutaj nie zrobiłam przecież. Coś tam im wstawię. Może koło tej szkoły i kliniki. Może być. Nie wiem, czy się więcej przyda. Na razie na pewno wystarczy. I w sumie można już więcej domów zaplanować. Tutaj. I w sumie tutaj też. No i dobra, czyli pozostała tak naprawdę ostatnia rzecz, nasze rolnictwo. I tutaj w końcu użyję tych dróg żwirowych, których ostatnio nie użyłam i żałowałam. Zobaczmy jeszcze raz na podgląd naszych surowców naturalnych. O nie, wybudowałam na surowcu. No, zapomniałam, że tą drogę poprowadziłam tędy. No dobra, na razie niech będzie jak jest. Może później zdecyduję się na wyburzenie części tego. Dobra. Jednak zrobię to od razu. Znaczy nie wyburzę wszystkiego, tylko ten ostatnie te trzy bloki. I zobaczycie, jak ja to sobie zaplanowałam. Bardzo mi przykro, udajmy, że tego nie było. W tym momencie wezmę sobie nasze strefy przemysłowe, przemysł specjalistyczny. Aha, i czego nam brakuje? Może tak. Mamy za mało zbóż, warzyw i oczywiście nie mamy w ogóle bawełny. No to może tak, zróbmy sobie warzywka tutaj, przy domach. Może to fajnie wyglądać. Zburzę od razu to wszystko, żeby było szybciej. I warzywka. Niech będą na przykład tutaj raz. Nie do końca drogi. Wiem, że tutaj surowca nie ma, ale po prostu chcę, żeby ładnie wyglądało też. Obok zrobimy sobie kolejne. Myślę, że zrobię właśnie wiele małych takich gospodarstw tutaj. No i dobra, wykorzystaliśmy całe złoże dostępne w tym miejscu. No i w sumie fajna się taka wioska zrobiła w tym momencie. Więcej domów na pewno się przyda w tym momencie. Okej. No i tutaj w sumie niech też się budują. I na pewno to jeszcze poszerzymy. No i przechodząc do reszty naszego złoża, tu możemy porobić właśnie te drogi żwirowe i fajnie będzie to wyglądało. Dobra, jedną mogę zrobić tędy na przykład. Tu już tak polecę dosyć losowo. Tak jakby mogło to naprawdę wyglądać. No i myślę, że teraz zrobię uprawę włókien tekstylnych, bo tylko to nam pozostało. No a tym metalem się zajmiemy w następnym odcinku. Tu możemy zrobić jedną. Dostępny nowy budynek, zakład mleczarski. Codziennie dostarcza świeży, pyszny nabiał. Okej, fajnie. Jedno pole zrobię tutaj. 90 stopni poproszę. Jest. Kolejne może być tutaj. Tak dotąd. No i z drugiej strony oczywiście. Zobaczmy teraz na statystyki. Wydaje mi się, że może nam powoli brakować w ogóle prądu i wody. Tak, zdecydowanie.
Dobra, na razie na szybko dołożę te wiatraki, a może nawet przy tej wiosce? Czy to generuje hałas? Średnie zagrożenie hałasem. A jakby tutaj wstawić? Fajnie by to wyglądało. Wstawię na przykład dwa wiatraki, niech mają swój, albo trzy. Niech mają swój prąd tutaj lokalnie. Oczywiście połączenie jeszcze. To połączenie z wiatrakami się tak ciężko robi. Ciągle wyskakuje, że nakładające się obiekty. Nie jest łatwo trafić po prostu. O, teraz chyba. Dobra. No i prądu teraz powinniśmy mieć wystarczająco. A woda? I jeszcze jest. Dobra, na razie zostawię to. No i fajnie ta wioseczka wygląda. 6300 osób. No, niewielki wzrost. Okej. Okay. Mamy problem ze ściekami. Uzdatnianie ścieków. Dobra, no to... Odpływ ścieków? Może też tej lokalizacji zrobię? Nie widzę dobrego miejsca. Musiałabym na przykład kafelek kupić. Tutaj nie chcę wstawiać, bo to wszystko będzie się kłębić koło nas. To chyba po prostu zrobię obok tego, co już mamy. Niestety. Niech będzie i połączenie. Na razie wystarczy. Musi wystarczyć. Może od razu dodam tutaj czyszczenie chemiczne i dodatkowy zbiornik osadowy. Niech będzie. No i dobra. Tutaj ta plama jeszcze jest. Trudno. No fajnie, fajnie. Cały nowy rejon jest nowy. No i na koniec zobaczmy jeszcze na ten nowy budynek unikatowy. Pierwszy budynek unikatowy w Przemyśle. Zakład mleczarski, plus 2% zysku z eksportu na całe miasto i plus 2% wydajność przemysłowa na całe miasto. Także obojętnie, gdzie to postawimy. Może tutaj właśnie. Niech będzie. Tutaj mamy taką strefę rolniczą. Tylko tak, żeby nie na złożu, bo to niepotrzebne. Przy drodze głównej po prostu. Może tutaj. Czy to generuje hałas średni? Nie powinno być źle. No dobra, niech stoi tutaj w takim razie. To może ulepszymy drogę przynajmniej do tego zakładu mleczarskiego. Tak, no i jeszcze kawałek. No i super. Piękna sprawa. Trochę czasu minęło, także zobaczę na produkcję. Dobra, mamy nadprodukcję włókien tekstylnych. Nadal za mało warzyw. No i zboża. No to sobie dorobimy następnym razem. A na ten moment to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.